Cześć moi drodzy, czy Wy również uważacie, że wakacje to jest idealny czas na to, żeby spróbować na przykład nowych rzeczy? Spróbować rzeczy, na które się normalnie nie ma czasu, jesteśmy zabiegani między obowiązkami, szkołą, dziećmi, a wakacje mamy urlop, może ktoś wyjeżdża, albo po prostu mamy więcej czasu dla siebie i na przykład lubimy gotować. Co Wy na to, żeby dokonać małych zmian, tak nawet na krótki okres czasu i na przykład nie jeść mięsa? Pewnie niektórzy z Was sobie tego nie wyobrażają, ale czemu nie? Możemy taką próbę zawsze podjąć, to wszystko jest bardzo kwestia indywidualna. Ja Wam dzisiaj chcę polecić bardzo ciekawą książeczkę. Wege bajki, rumianek i mięta ratują biedronki. Napisała ją Dorota Żywko, bardzo fajna książeczka. Książeczka dla dzieci, dla naszych najmłodszych przedszkolaków, która mówi o rumianku i mięcie, które są oczywiście dziećmi i one postanawiają wprowadzić taki nowy zwyczaj do swojego przedszkola. Ponieważ w ich domu nie je się mięsa, czują się z tym dobrze, uważają, że jest to właśnie właściwe i chcą w przedszkolu wprowadzić taki jeden dzień bez mięsa, z taką wege dietą. I chcą pokazać, że to jedzenie jest również smaczne, zdrowe, że wszystkim może smakować. Chcą po prostu swoją postawą i tym nowym zwyczajem przekonać może jakieś dzieci, a nawet może całą rodzinę do tego, że warto nawet raz na jakiś czas odstawić to mięso, a może nawet dzięki ich pomysłowi ktoś przejdzie na tą dietę całkowicie, ponieważ to jest wszystko oczywiście kwestia wyboru. Ja Wam polecam tą książeczkę, bo jest naprawdę ciekawie zilustrowana. Bardzo, bardzo przystępny, ciekawy, interesujący tekst. Książka mówi oczywiście o diecie wegańskiej, ale w nienachalny sposób. Ona po prostu sugeruje, że coś takiego istnieje, że fajnie by było spróbować. Nie namawia oczywiście wszystkich do tego, że mają rzucić jedzenie mięsa, bo tak trzeba, tylko chodzi o spróbowanie i przekonanie się, czym jest dieta wegańska na własnej skórze. Próbować zawsze można, ja Wam polecam tą książeczkę i powiem Wam w tajemnicy, że pani Dorota szykuje już drugą część przygody rumianka i mięty. Ja już się nie mogę doczekać. Bawcie się dobrze, pozdrawiam!